Za nieco ponad 3 tygodnie odbędą się pierwsze głosowania do zarządów osiedli w Polkowicach. Jest to finał reformy rad osiedlowych, którą jeszcze w kampanii wyborczej obiecywał burmistrz Łukasz Późniecki. Ta reforma miała polegać m.in. na oszczędnościach związanych z funkcjonowaniem rad osiedli, ale też na osiągnięciu większej efektywności poprzez zmniejszenie liczby członków zarządów osiedli, uzyskiwania większej frekwencji uczestnictwa w posiedzeniach rady, tak aby ona była bardzo efektywna, żeby była sprawna w działaniu. Zarządy będą się znacznie różnić od funkcjonujących wcześniej rad osiedlowych. To ma być organ, który wspomaga burmistrza i urząd tutaj w tym, jak zmieniać ma się osiedle i jak ma dostosowywać się to osiedle do potrzeb mieszkańców. Natomiast ciężar przygotowywania jakichś imprez został przeniesiony na Centrum Kultury. Inne jednostki organizują różnego rodzaju imprezy na osiedlach Polkowic. Organizacja takich imprez, gdzie nieraz zdarzało się, że na 2 osiedlach działo się podobne wydarzenie, no chcemy tego po prostu uniknąć, żeby stworzyć możliwość do wspólnego świętowania, celebrowania różnych uroczystości, zabawy, integracji. I takie imprezy będziemy organizować w różnych miejscach, w różnym czasie i nasze jednostki tym cały czas się zajmują. Zarządy polkowickich osiedli będą miały o wiele ważniejszą funkcję niż organizowanie rekreacji czy animacja kulturalna. Będą one współdecydowały o tym, co dzieje się w Polkowicach. Do ich zadań będzie należało m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców danego osiedla wobec organów gminy Polkowice, zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem osiedla, czy podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków ich życia. Zarządy osiedli będą tym elementem dla mieszkańców Polkowic, którzy przyjdą i rozwiążą swoje problemy. Dlatego, jak podkreślał podczas konferencji otwierającej proces wyborczy do zarządów osiedli burmistrz Łukasz Późniecki, te wybory będą bardzo ważne, ponieważ głos mieszkańców w dyskusji na temat rozwoju gminy jest decydujący. Bezwzględnie zarządy osiedli to ma być głos doradczy, to ma być też skrócona forma komunikacji między mieszkańcem a ratuszem, ma być głos doradczy, bo to sami mieszkańcy wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne do tego, aby w Polkowicach żyło się lepiej. Cykl wyborów do zarządów osiedli rozpocznie się 30 maja, a zakończy 7 czerwca. Zgłaszanie kandydatów oraz głosowania będą odbywać się w trakcie ogólnych zebrań mieszkańców. Każdy, kto chce wziąć udział w tych wyborach, tak czynny jak i bierny, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem. Szczegółowe informacje oraz terminy wyborów na poszczególnych osiedlach można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej gminy Polkowice. W specjalnej zakładce Mieszkam, głosuję, decyduję, wybory do zarządów osiedli 2022.